Dobrze, to zanim przejdziemy do podpunktu A, to jest druk numer 111-13, to chciałem Państwa poinformować, że do tego druku także został dołączony wniosek o odmówienie odmowy określony w paragrafie 19 ust. 4. Zanim przejdziemy do procedowania tej uchwały, musimy przegłosować ten wniosek. Nie, w sprawie tego wniosku, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I przystępujemy do procedowania projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek przy ulicy pod SIS-a, projekt Komisji Infrastruktury. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, druk 111-13 w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek przy ulicy pod SIS-a. Opiniuje się pozytywnie zbycie działek o podanych tutaj numerach i części działki o podanym numerze. Obręb 47, jednostka ewidencyjna podwórze przy ulicy Kotsisa w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numer 24/1 i 25/3. Tytułem wyjaśnienia, tu jest załączona mapa ewidencyjna, teren gminny, właściwie łąka w tym momencie. W naszej opinii miasto sprzedaje dosyć drogo te działki, jeżeli ktoś się decyduje na taki zakup tam. W żaden sposób, my nie mamy żadnego pomysłu na zagospodarowanie tego terenu, jest to po sąsiedzku od prywatnej posesji. Jeśli ktoś ma potrzebę powiększenia swojego terenu, w naszej opinii jako komisji pozytywnie się do tego odnosi. Dziękuję. Ja chciałem Państwa poinformować, że zarząd także pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Krzysztof Stan, proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie do komisji, ponieważ nie widzę tego planu. Czy to czasem nie chodzi o to, żeby działkę powiększyć, a potem ją zbyć deweloperowi pod budynek taki, który będzie bez miejsc postojowych, bez miejsc parkingowych? Nie, po sąsiedzku jest dom, który po prostu granicą swoją dochodzi do granicy działki, którą chcą dokupić. Tutaj po prostu będzie miał teraz na środku działki po dokupieniu terenu, a obecnie ma na krawędzi tej działki. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze jest tutaj? Czy rozumiem, że to jest ten pierwszy budynek, tak? Jak się w Kocisa bierze, tak? No może ma ten naczelnik. Tak, to jest końcówka. Tam już jak się łąki zaczynają, tu pod koniec. Jaka to jest? Nie ma tu duża działka? Proszę? Czary. Jaki cel idzie? Proszę? Nie, cel nie jest znany, będzie skarbny. No wychodzimy z założenia, że miasto raczej co damy, ich oddaje, tylko zadecydujemy, co są konkretne. Części działki numer. Łączna powierzchnia około 0,0476 hektara. No to prawie 5 arów. Prawie 5 arów. W sumie ta działka będzie miała 9 arów. Jeszcze nie na dokupuje tak naprawdę drugie tyle, tak jak mówię, na mapie ewidencyjnym dom stoi dokładnie, będzie stał dokładnie na środku tych dwóch połączonych działek. Ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie, zobaczysz. Co teraz? Nie, czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. Nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w druku 111-13 w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek przy ulicy Kotsisa. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie głosu. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta.